Witajcie. Dzisiejszy odcinek rozpoczyna cykl spotkań poświęconych prawom osób, których dane dotyczą. Może niezbyt chronologicznie, ale zaczniemy od artykułu 13. RODO to jest od informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Klauzula informacyjna, bo pod taką nazwą najczęściej możemy się spotkać z artykułem 13 RODO, bywa najczęściej źródłem absurdów. Ale po kolei. Bardzo często administratorzy danych albo tzw. fasadowi inspektorzy ochrony danych do każdego kontekstu przetwarzania danych dokładają gratis obowiązek informacyjny. A zwykły człowiek dostaje szału. Obowiązek informacyjny do złudzenia przypomina mi informacje z reklam lekarstw. Pamiętacie pełną treść skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą? A oglądamy ją kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy dziennie. Podobnie z klauzulą informacyjną. W dniach rozpoczęcia obowiązywania RODO, czyli około 24-25 maja 2018 roku, każdy każdemu przesyłał klauzulę informacyjną, całkowicie zapominając o brzmieniu artykułu 13 ustęp 1. Pozwólcie więc, że go zacytuję. Jeżeli dane osobowe, osoby, której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje. Najważniejsze słowo podczas pozyskiwania. Zapominamy o nim notorycznie. Do tego stopnia, że pracownik po 20 latach pracy na zakładzie dowiaduje się, kto jest jego administratorem danych. Albo po długich negocjacjach biznesowych przychodzi wreszcie ten dzień, dzień podpisania umowy, a w umowie paragraf poświęcony artykułowi 13. Pytanie tylko po co? Mamy do czynienia z pozyskiwaniem danych? No nie. W żadnym z motywów czy artykułów RODO nie znajdziemy przepisów przejściowych odnośnie realizacji obowiązku informacyjnego, a zatem całkowicie niepotrzebnie irytujemy osoby, których dane dotyczą. Co gorsza, z nadgorliwości albo z przyzwyczajenia, jeszcze czasów komuny, zbieramy podpisy od każdej osoby, której dane dotyczą. Osobiście znam fantastycznego człowieka, trochę człowieka renesansu, który pod klauzulą informacyjną zbiera nie tylko podpis osoby, której dane dotyczą, ale i numer PESEL, aby mieć dowód na to, że wobec danej osoby zrealizował obowiązek informacyjny. W tym miejscu warto dodać, że takie działanie stanowczo przeczy zasadom, które jakiś czas temu omawialiśmy. Przede wszystkim z żadnego przepisu prawa nie wynika obowiązek potwierdzania na piśmie realizacji przepisów artykułu 13 RODO. Wymóg przekazania informacji na piśmie wynika czasem z przepisów szczególnych. Jednym z nich jest artykuł 22 z indeksem 2, paragraf 8 kodeksu pracy, który zobowiązuje pracodawcę przed dopuszczeniem pracownika do pracy do przekazania mu na piśmie informacji o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu wizyjnego. Jednak w RODO nie ma takiego obowiązku związanego z realizacją artykułu 13. A potem słychać głosy, że RODO jest bez sensu, że to absurd, głupota, a to niewłaściwe stosowanie przepisów, brak ich zrozumienia w kontekście pozostałych artykułów oraz motywów wywołuje absurdy RODO. Zatem pamiętajmy, że jedynym właściwym czasem realizacji obowiązku informacyjnego jest moment zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. Na przykład, zanim subskrybent zapisze się na nasz newsletter, powinien zostać zapoznany z klauzulą informacyjną. Nie musimy mu jej wysyłać w każdej wiadomości e-mail. Rekrutując pracowników, należy przekazać informacje, o których mowa w artykule 13 ust. 1 i 2 RODO już na etapie umieszczenia ogłoszenia na stronie www. Jeśli kandydat przyniesie CV osobiście, to musiał dowiedzieć się o rekrutacji z naszej strony. Podpisując umowę z kontrahentem, chyba wcześniej sprawdziliśmy go w CEIDG, w KRS lub chociażby przejrzeliśmy jego stronę internetową. Stosując monitoring wizyjny, umieśćmy klauzulę informacyjną przed wejściem na obszar objęty monitoringiem, a nie dopiero na drzwiach wejściowych do budynku, bo boimy się, że ktoś nam klauzulę ukradnie. Jedynie stosowanie klauzuli kaskadowej, o której mówił swego czasu organ nadzorczy w stopce poczty elektronicznej poniżej naszego podpisu, może mieć uzasadnienie. Trudno bowiem za każdym razem weryfikować, czy obowiązek został zrealizowany wobec adresata, czy też nie. Ale kaskadowa klauzula informacyjna to zdanie, góra dwa. Warto zatem ją wprowadzić, tak jak to robimy z numerem NIP, nawet w przypadku, kiedy nie reprezentujemy spółki prawa handlowego. Wróćmy jednak do samych informacji, które musimy przekazać osobie, której dane dotyczą. A.
swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela. Gdy ma to zastosowanie, dane kontaktowe inspektora ochrony danych. C. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną ich przetwarzania. D. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera F, prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią. E. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją. F. Gdy ma to zastosowanie, informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania, o którym mowa w artykule 46, 47 lub 49 ust. 1 akapit 2, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia. A tyle w ustępie pierwszym. Dodatkowe informacje, które musimy przekazać, służą, jak to podkreśla RODO, zapewnieniu rzetelności i przejrzystości przetwarzania. Znowu wracamy do zasad, o których mowa w artykule 5 RODO. Podajemy zatem A. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu. B. Informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. C. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 litera A lub artykułu 9 ust. 2 litera A, no pamiętacie, to jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zwykłych, no i szczególnej kategorii danych, informacje o prawie do cofnięcia zgody w każdym dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. D. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. E. Informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualnie konsekwencje niepodania danych. F. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w artykule 22 ust. 1 i 4 oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Analizując powyższe informacje, od razu widać, że dla różnych kontekstów przetwarzania mamy do przekazania różne informacje. Mimo tego warto jednak opracować jedną główną, ogólną klauzulę informacyjną, która będzie miała zastosowanie do większości procesów. Oczywiście specyficzne procesy, np. rekrutacja czy monitoring wizyjny, wymagają opracowania odrębnych klauzul informacyjnych. W internecie znajdziemy wiele przykładów realizacji obowiązku informacyjnego, ale sami pewnie wolicie klauzule krótkie, treściwe. W sumie do tego powinniśmy dążyć, biorąc pod uwagę brzmienie artykułu 12 ust. 1 RODO. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka, udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w artykule 13 i 14, oraz prowadzić z nią wszelką komunikację na mocy artykułów 15, od 15 do 22 i 34 w sprawie przetwarzania. O artykule 14 powiemy sobie w skrócie, że dotyczy podawania informacji w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą. Ale o tym obowiązku opowiemy sobie w innym odcinku. Wasz oddany inspektor ochrony danych.